Do osobnych pojemników będą wyrzucać popiół mieszkańcy Suwałk. Stosowne w tej sprawie decyzje podjęli dziś miejscy radni. Teraz suwalczanie wyrzucają popiół razem z innymi śmieciami. W efekcie wszystko trafia na taśmę segregacji odpadów przedsiębiorstwa gospodarki odpadami. Popiół zapyla hale i uniemożliwia pracę załodze PGO. Jednocześnie zagraża też maszynom. W związku z tym władze uznały, że trzeba wprowadzić dodatkowe pojemniki. Jak powiedział Radiu 5 Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, mieszkańcy dostaną takie kontenery w przyszłym roku. Zdecydowaliśmy się segregować czy ustalić nowe kontenery na popiół, który był jednak problemem w naszej spółce PGO, przedsiębiorstwie gospodarki odpadami. Tam jest linia do segregacji odpadów komunalnych, nowa inwestycja przekazana w ubiegłym roku do użytkowania i ten popiół wraz z odpadami zmieszanymi jednak nie bardzo utrudniał pracę dla tych osób, które obsługują linię do segregacji odpadów komunalnych i powstała taka myśl, żeby wysegregować ten popiół. On będzie wysegregowany w okresie zimowym. Będą zakupione nowe pojemniki, kontenery wydane właśnie dla mieszkańców naszego miasta, dla właścicieli między innymi domków jednorodzinnych, po to, żeby gromadzić ten popiół i będzie wywożony raz na dwa tygodnie. Za darmo dostaną, tak? Zdaniem prezydenta wszystko wskazuje na to, że wprowadzenie kontenerów nie wpłynie na wysokość opłaty za wywóz śmieci. Wygląda na to, że dopniemy finansowo. Na dzień dzisiejszy tak to wynika, natomiast jesteśmy teraz na etapie ogłaszania przetargów na te trzy sektory, na które to miasto zostało podzielone, na odbiór tych odpadów, bo umowy z dotychczasowymi właśnie firmami kończą się z końcem tego roku i zobaczymy, jakie ceny będą od 1 stycznia. Mam nadzieję, że będzie spora konkurencja i nie będziemy musieli płacić drożej za wywóz, ale to właśnie wynik przetargów tutaj nam to pokaże.